trzecia środa miesiąca, czyli tradycyjnie spotykamy się na spotkaniu Clio w świecie ekonomii, czyli porozmawiajmy o gospodarce. Jest to spotkanie przygotowywane przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Ja się nazywam Andrzej Zawistowski. Mam przyjemność dzisiaj poprowadzić dla Państwa nasze wieczorne spotkanie. Dzisiaj nasze zaproszenie zgodził się przyjąć pan dr Damian Bębnowski, a będziemy rozmawiali o Witoldzie Pileckim, czyli o patronie naszego instytutu. Przez ostatnie spotkania, jak Państwo zapewne pamiętacie, zajmowaliśmy się historią gospodarki w takiej makroskali. Mówiliśmy o dużych procesach, dużych inwestycjach, dużych wydarzeniach mających wpływ na to, co się działo w Polsce, w polskiej gospodarce, ale też w gospodarce światowej. Dzisiaj, troszeczkę nawiązując do tematu, który był w maju, czyli mówiliśmy o reformie rolnej i opozycji ziemian po II wojnie światowej, a właściwie o likwidacji warstwy ziemian po II wojnie światowej przez ustrój komunistyczny. Dzisiaj będziemy mówili trochę o skali mikro. Będziemy mówili o jednym człowieku, który był ziemianinem, a stał się rolnikiem, jak tak sobie nazwaliśmy dzisiejsze spotkanie, czyli o, jeszcze raz przypomnę, Witoldzie Pileckim. Pan dr Damian Bębnowski jest między innymi autorem opracowania dotyczącego właśnie Pileckiego i jego zajęcia, którym parał się w okresie dwudziestolecia międzywojennego w swoim majątku. Pan dr Damian Bębnowski jest historykiem i ekonomistą, absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego i Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, co są dwa oczywiście oddzielne wydziały. Jest adiunktem w Katedrze Historii Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, ale też wiceprezesem Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Zajmuje się najnowszą historią Polski i świata w XIX i XX wieku, historią gospodarczą, ekonomią instytucjonalną, myślą polityczną i społeczno-ekonomiczną, teorią i metodologią nauk humanistycznych i społecznych. Pan doktor oprócz tej jednej pozycji, o której wspomniałem, jest autorem ponad 20 publikacji naukowych dotyczących wspomnianych tutaj tematów. Dzień dobry panie doktorze, bardzo dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie i spędzimy najbliższe kilkadziesiąt minut wspólnie z naszymi widzami, a mamy, chciałbym podkreślić, bardzo wierną publiczność, która śledzi nasze spotkania co miesiąc i dosyć żywo reaguje na to, co się tutaj dzieje. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Zanim może przejdziemy do osoby Witolda Pileckiego, czyli do bohatera dzisiejszego spotkania, chciałbym, żebyśmy opowiedzieli przez chwilę o miejscu, w którym będzie rozgrywała się ta nasza opowieść. Proszę więc o krótkie scharakteryzowanie majątku Sukurcze, majątku, który objął Witold Pilecki. Więc jak te Sukurcze, zanim się pojawił tam Witold Pilecki, wyglądały, skąd się wzięły, kto tam rządził? Majątek Sukurcze objęty przez rodzinę Pileckich w połowie XIX wieku to oczywiście Kresy Wschodnie, które tak mocno wrastają w tkankę tożsamościową społeczeństwa polskiego, narodu, w tym szczególnie dramatycznym kontekście najnowszej historii Polski. Sukurcze znajdowały się na terenie powiatu lidzkiego od miejscowości Lida w województwie nowogródzkim. I pod koniec XIX wieku w skład tego okręgu wiejskiego, jakim były Sukurcze, wchodziło kilkanaście wsi, które zamieszkiwało łącznie około 700 mieszkańców. I oczywiście, gdyby nie ta wielka historia, której uczestnikiem był Witold Pilecki, wielka postać, nasz bohater narodowy, osoba, której historia, której biografia po pierwsze stanowi przedmiot wielkich wciąż zainteresowań i poszukiwań także wśród młodego pokolenia, ale jest to też osoba, która stanowi bardzo dobry materiał na promowanie tego, co w naszej najnowszej historii jest najpiękniejsze. I gdyby nie ta wielka postać, to z pewnością byłoby tak, że o Sukurczach dzisiaj w ogóle byśmy nie rozmawiali, mało kto by się tym obszarem zajmował. Jak wspomniałem, w połowie XIX wieku, a dokładnie po powstaniu styczniowym, w 1865 roku majątek Sukurcze wszedł w posiadanie rodziny Pileckich za sprawą prababci Witolda Pileckiego, Marii Domejkówny. Ona wyszła za Adama Pileckiego, pradziadka Witolda, i w posagu wniosła właśnie Sukurcze. Ich syn Józef Pilecki, dziadek rotmistrza, brał udział w powstaniu styczniowym, za co kilka lat później spotkały go surowe represje, łącznie z deportacją na Syberię, z zesłaniem na Syberię, również łącznie z wywłaszczeniem z jego majątku, ale o dziwo Sukurcze się ostały, a to z prostej przyczyny, mianowicie nadal były zapisane w księgach prawnych na nazwisko Marii Domejkówny i prawdopodobnie zaborcy, nie doszukując się tutaj jakichś związków, nie przejęli owego majątku. Ale gospodarstwo, majątek pozbawione gospodarza zaczęło podupadać od lat 60. XIX wieku, aż właściwie po okres międzywojenny obserwujemy pogłębiający się kryzys tego gospodarstwa, kryzys tego majątku. Ten majątek stopniowo popada w coraz to większe długi, kilkakrotnie, co najmniej dwukrotnie musi być wydzierżawiony z tą nadzieją, że ta dzierżawa przyniesie rodzinie jakiś dodatkowy dochód, a jednocześnie brakuje jakiejś osoby, która ma wizję, ma możliwości, ma chęć, a może bardziej możliwości i predyspozycje ku temu, aby bardziej efektywnie zajmować się tym majątkiem. Rodzina stopniowo ubożała również z tego względu, że duża część środków finansowych była przeznaczona na ratowanie Józefa, na próbę ściągnięcia go z Sybiru i sprowadzenie z powrotem do domu. Jednak nawet po powrocie Józefa Pileckiego do Sukurczów majątek stopniowo podupadał. Tutaj w tym okresie odnotowujemy pierwsze co najmniej przekazanie tego majątku w dzierżawę, a w roku odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku do Sukurcz sprowadza się Julian Pilecki wraz ze swoją rodziną, ojciec Witolda, jednak taka ekonomiczna sytuacja majątku raczej nie ulega poprawie z prostej przyczyny. To są Kresy, toczą się walki o granice Rzeczypospolitej, trwa wojna polsko-bolszewicka, majątek jest niszczony przez działania wojenne, rodzina kilkakrotnie jest zmuszana do tego, aby opuszczać Sukurcze, a zatem sytuacja w tym czasie jest bardzo chaotyczna, trudna, a dodatkowo sytuacja ekonomiczna Sukurcz komplikuje się pod wpływem takich naturalnych czynników jak dziedziczenie w ramach rodziny, prawda? Majątek co jakiś czas podlega podziałom, co kończy się lepiej, gorzej w zależności od poszczególnych części, w zależności od tego, w czyje ręce ostatecznie dana część trafia. Wiemy, że na początku lat 20. Julian Pilecki, ojciec Witolda, dzieli na pół 500-hektarowe gospodarstwo między siebie i swojego brata Ludwika, zachowując na swojej części zabytkowy dworek. Ten słynny dworek, który kojarzymy oczywiście z zachowanych fotografii z Witoldem Pileckim, więc ta najważniejsza część majątku pozostaje w tej części rodziny. Jednak niedługo potem po raz kolejny w 1921 roku dochodzi do wydzierżawienia majątku Sukurcze pobliskiemu rolnikowi. Na ten krok decyduje się ojciec Witolda, Julian Pilecki, ale to wcale nie poprawia sytuacji. Wiemy doskonale, że początek lat 20. w Polsce, ale nie tylko, to jest czas galopującej inflacji, więc te realne dochody z dzierżawy tej ziemi wcale nie są zadowalające. Poza tym cały czas trwa dążenie do jako takiej odbudowy tego potencjału gospodarstwa, aby mogło ono lepiej egzystować. W dodatku sytuacja jest o tyle skomplikowana, że ten dzierżawca, sąsiedni rolnik, okazuje się nieuczciwy, tam dochodzi do różnych kontrowersji, ta dzierżawa jest z góry określona na okres 8-letni, więc jest to dość nieciekawa sytuacja, w którą wchodzi dorastający Witold Pilecki i w pewnym momencie podejmuje decyzję już jako młody mężczyzna, 20-paroletni, o tym, aby przejąć sprawę w swoje ręce. W pewnej mierze może będzie też okazja, by o tym powiedzieć nieco więcej, chociaż tu mamy do czynienia z pewnymi poszlakami, jeśli chodzi o ten najwcześniejszy okres z życia Witolda Pileckiego, prawdopodobnie zainspirowany pewnym świadectwem życia swojego wujostwa od strony matki. Julian Pilecki był dość restrykcyjnym ojcem, surowym, takim zasadniczym i jego dzieci za sprawą żony często jeździły w jej rodzinne strony, gdzie jej brat zapewniał taką, powiedzmy, na przykład w okresie letnim, w okresie wakacji pewną sielankę dla tych dzieci, aby mogły się wybiegać, wyszaleć, wybawić. I zainspirowany takim obrazem życia rodzinnego, Pilecki prawdopodobnie jako młody mężczyzna na progu dorosłości chciał stworzyć taki dom, taki majątek, taki azyl. W związku z tym w 25 roku podejmuje pracę w Sądzie Okręgowym w Wilnie na stanowisku sekretarza sędziego śledczego. No i tutaj możemy przypuszczać, z czego to wynikało. Oczywiście była to dla niego praca, źródło dochodu, ale z drugiej strony mógł się tu ujawnić pewien rodzaj sprytu Witolda, ponieważ Sąd Okręgowy, w którym znalazł zatrudnienie, nadzorował okręg Lida, a zatem również majątek Sukurcze, w związku z tym mógł mieć jakiś pośredni wgląd w dokumentację, w przebieg sprawy, bo rodzina bardzo szybko podjęła starania, aby unieważnić tę niekorzystną dzierżawę z 21 roku ze względu na te oszustwa, których dopuszczał się ów rolnik, i sprawa kończy się sukcesem. Co najmniej w czerwcu 26 roku, najpóźniej w czerwcu 26 roku dzierżawa zostaje sądownie unieważniona, a we wrześniu 26 roku już pełnoprawnie Witold Pilecki wchodzi w posiadanie majątku Sukurcze, rezygnując ze stanowiska sekretarza sądowego i przystępując do działań. Jeżeli pan pozwoli, ja tylko jedna refleksja taka charakteru bardziej ogólnego i jedno uszczegółowienie, bo dla nas to jest naturalne, ale myślę, że dla części naszych słuchaczy to będzie bardzo ważny komunikat. Ta refleksja, to mi zawsze się Sukurcze trochę kojarzą z Soplicowem. Bo to jest ten sam rejon tak naprawdę. To jest bardzo podobny majątek jak ten, który opisywał Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. To przecież do Nowogródka, zresztą stolicy województwa. Tak jest. Bardzo małego miasta, bardzo niewielkiego miasta, nie jest daleko. To są te tereny, które... No, z których wywodził się Mickiewicz, które opisuje Mickiewicz. Oczywiście jest to opisy 50 lat wcześniejsze, ale majątek jest, zawsze mi się kojarzy trochę z tym Soplicowym Mickiewiczowskim. Tak. Druga sprawa... Pół żartem, pół serio też tu mamy do czynienia z poematem, prawda? Bo Pilecki też napisał poemat, w którym opisuje to sielankowe życie, oczywiście no, tutaj nie konkurując z kunsztem Mickiewicza, ale taka kolejna aluzja. A druga sprawa, bo chciałbym, żeby zaznaczyć, to tak jak powiedziałem, my sobie z tego zdajemy sprawę, dla nas jest to naturalne, ale może jesteśmy to winni naszym widzom, słuchaczom, że te lata 60. są też taką ważną datą XIX wieku, bo dochodzi do reformy parcelacyjnej w Rosji. Sukurcze, my mówimy Kresy Wschodnie, województwo, no ale to jest XIX wiek, Kongresówka jest daleko, to jest jednak Imperium Rosyjskie, gdy w Kongresówce najpierw uwalniani są chłopi w czasie Księstwa Warszawskiego na tych terenach, oczywiście później dochodzi w 1864 roku do uwłaszczenia chłopów, to te procesy w Sukurczach na terenach, które my znamy jako Kresy Wschodnie, biegną trochę innym trybem, trochę innym tempem. Tam owo uwłaszczenie ma charakter odwilży posewastopolskiej, czyli tej próby ratowania się caratu po klęsce w wojnie krymskiej. Ale to też jest uderzenie w szlachtę miejscową. Te kłopoty, o których pan mówi, myślę, że też trzeba wywodzić z tych procesów zmian, które doszły tam, no i konieczności dostosowania się do tego, że nagle no, zniknęli bezpłatni pracownicy, którzy musieli odrabiać pańszczyznę. Tam pańszczyznę odrabiano do początku lat 60. XIX wieku, właśnie na tych terenach. I znowu byśmy mogli pokazywać Mickiewicza i to, co się dzieje na ślubie Tadeusza i Zosi, bo znowu byśmy mogli pokazać uwolnienie chłopów z tamtej perspektywy. Ale myślę, że to są bardzo, bardzo ważne elementy, które nam się kojarzą, natomiast musimy wrócić do naszego głównego tematu. Ja chcę państwu przypomnieć, że jesteśmy równolegle na Zoomie i na Facebooku i oczywiście jak zwykle czekamy od państwa na pytania, komentarze, refleksje, którymi chcecie się państwo z nami podzielić. Możecie je albo wpisywać w zakładce pytania i odpowiedzi na Zoomie, albo jako komentarze na Facebooku. Ja za mniej więcej 30 minut będę starał się do nich wrócić i je przedstawić i poprosić pana doktora o odpowiedzi. Natomiast my teraz wracamy do Pileckiego. Już pan nakreślił, jak Pilecki wraca na ojczystę, na ojcowiznę, no tak to trzeba nazwać, tak. Jak porzuca wielkomiejskie życie, bo Wilno no to była metropolia wówczas, mimo wszystko, i staje się rolnikiem, jeszcze będziemy rozstrzygać, czy ziemianinem, ale chciał być tym ziemianinem oświeconym, czyli wykształconym. Kształcił się w tym kierunku? Tak, odbierał w tym kierunku wykształcenie w miarę swoich możliwości, bo sytuacja finansowa rodziny była bardzo trudna. Wiemy, że Pilecki miał zainteresowania artystyczne i studiował przez pewien okres w Wilnie na Wydziale Sztuk Pięknych USB Uniwersytetu Stefana Batorego, ale z przyczyn finansowych musiał zrezygnować z tych studiów. Mamy pewne przypuszczenia, że mógł studiować korespondencyjnie na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego, ale wiemy na pewno, że przez rok pełnił funkcję sekretarza Związku Kółek Rolniczych w Wilnie. I te dwie okoliczności są z naszego punktu widzenia bardzo istotne, z tego względu, że widać tutaj jego realne zaangażowanie na polu uzupełniania swojej wiedzy, a także na polu ściągania fachowej literatury do Sukurcz. Jego biblioteka stopniowo się powiększała, ściągał książki na tematy związane z uprawą roli, z hodowlą zwierząt, z nawożeniem upraw i co więcej, dystrybuował te opracowania wśród miejscowej ludności, która potencjalnie mogła być zainteresowana tymi treściami, więc widzimy, że to się przekładało w jakiejś mierze również na, powiedziałbym, podnoszenie kultury rolnej w tej małej społeczności. Przypominam sobie taką relację syna Witolda, pana Andrzeja Pileckiego, który w czasie wizyty w latach 90. na tereny Sukurcz, tak, bo dzisiaj nic już nie pozostało po tym majątku, i kiedy spotykał się z lokalną ludnością, z mieszkańcami, którzy albo pamiętali Witolda Pileckiego, albo byli dziećmi w czasach Witolda i słyszeli jakieś przekazy na jego temat od swoich rodziców, to zdarzały się sytuacje, i Andrzej Pilecki o tym wspomina, że niektórzy z tych mieszkańców oddawali mu te książki. Więc to jest też bardzo wymowny fakt. No w jakiejś mierze wpisywało się to w kontynuowanie tradycji rodzinnych. Pileccy wywodzą się z rodu szlacheckiego, który legitymował się herbem leliwa. Mówiłem wcześniej o tej inspiracji wujostwem od strony matki, gdzie właśnie taki sielankowy obraz wsi, gospodarstwa, pracy w gospodarstwie, gospodarowania majątkiem utkwił w chłopcu, w Witoldzie. I to mogło też rezonować na tego 20-parolatka, który zaczynał samodzielne życie. I sądzę, że nie będzie nadużyciem, gdybyśmy próbowali definiować, określać tożsamość Witolda Pileckiego w oparciu o dwie kategorie, mianowicie mundur, to jest ta najbardziej dramatyczna, ale najsłynniejsza karta jego życia, a z drugiej strony ziemia. Tak, z drugiej strony ziemia. Dysponujemy na przykład kartą ewidencyjną Witolda Pileckiego, oficerską kartą ewidencyjną z 1929 roku, w której to w rubryce zawód Witold Pilecki podał rolnik. Tak więc widać wyraźnie, jak rozumiał swoje zadanie, z jaką rolą się utożsamiał. I być może pewną paralelą do tego ziemiańskiego, agrarnego epizodu w biografii Witolda Pileckiego jest fakt, w jaki rodzaj działalności zaangażował się na początku okupacji. Po wybuchu II wojny światowej wiemy, że działał w strukturach Tajnej Armii Polskiej, a przypomnę, że Tajna Armia Polska, ta jedna z pierwszych struktur konspiracyjnych na ziemiach polskich, skupiała nie tylko zawodowych oficerów Wojska Polskiego, ale także ziemian o takiej proweniencji, o takim kolorycie światopoglądowym narodowo-katolickim, prawda? Więc sądzę, że to też był jakiś istotny związek w tym ziemiańskim, rolniczym, agrarnym epizodzie jego życia. My tu mówimy ziemianin, rolnik, no ale uświadommy sobie, jeżeli ja się nie mylę, jeżeli dobrze zrozumiałem, gospodarstwo Pileckiego w tej chwili, to jest koło 100 hektarów, prawda? To jest olbrzymi obszar ziemski, który należy uprawiać, oczywiście różnymi uprawami. Zapewne nie mógł tego robić sam. Dzisiaj przy takiej mechanizacji rolnictwa, to pewnie rolnik jeden mógłby sobie poradzić. Natomiast mówimy o latach 20., o obszarze, gdzie nie ma energii elektrycznej, czyli tak naprawdę jesteśmy skazani albo na pracę człowieka, albo na pracę zwierzęcia, no, przy wykorzystaniu, nie wiem, wody, wiatru, sił natury. Więc czy wiemy coś w ogóle, czy możemy coś powiedzieć o osiągnięciach albo spektakularnych porażkach Pileckiego jako z rolnika? Już może tak mówmy o nim. Odpowiadając na to pytanie, zwróciłbym uwagę, już pan profesor o tym wspomniał, zwróciłbym uwagę na specyficzny kontekst, w którym funkcjonował Pilecki i jego gospodarstwo. Po pierwsze, jak wspomnieliśmy, w 1926 roku Witold obejmuje zrujnowane gospodarstwo, które w jakiś sposób chce podnieść. Początkowo to było około 240-250 hektarów, jeszcze w oparciu o ten podział z początku lat 20., kiedy jego ojciec Julian dzieli to 500-hektarowe gospodarstwo na pół, więc mają po 240-50 hektarów. Ten kolejny podział dokonuje się później, o tym może jeszcze wspomnę. Więc to jest ta pierwsza przesłanka, ten punkt wyjścia, stan, bilans otwarcia, w jakiej sytuacji Witold obejmuje gospodarstwo, a po drugie podejmowanie działań na polu modernizacji, odbudowy, rozwoju tego gospodarstwa rozciąga się oczywiście na kilkanaście lat, do końca okresu międzywojennego, ale po drodze mamy długie lata wielkiego kryzysu gospodarczego, który bardzo mocno także w Polsce dotknął sektor rolny i objawiał się przede wszystkim gwałtownym spadkiem cen artykułów rolnych, więc wyżyć z rolnictwa w tym czasie było bardzo trudno i to nie tylko na Kresach, albo zwłaszcza na tych Kresach, które no, charakteryzowały się niższym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. No, w oparciu o metodę prób i błędów Witold podejmuje w tym okresie ambitne starania w celu ożywienia tego gospodarstwa. Na miarę możliwości podejmuje jakieś inwestycje, buduje domostwo, budynek mieszkalny dla dodatkowych pracowników, ściąga leśnika do zajmowania się lasem, który znajdował się na terenie majątku i prowadzi dość szeroko zakrojoną działalność. Uprawia różne gatunki zbóż, koniczyny, realizuje produkcję mleczarską, w pewnym momencie też zainwestuje w przedsiębiorstwo, w spółdzielnię mleczarską ze swoim wspólnikiem, hoduje krowy, świnie, konie, nawet w ramach tej spółdzielni mleczarskiej organizuje doroczne przeglądy bydła. I jak na ówczesne realia, to są Kresy, implementuje w swoim gospodarstwie pewne metody, które nie są na tych terenach popularne. W zachodnich województwach Rzeczypospolitej płodozmian był czymś relatywnie powszechnym, we wschodniej Polsce niekoniecznie. Tak? Stosuje też ośmiopolówkę. Stopniowo poprawia się sytuacja finansowa gospodarstwa, także w dużej mierze dzięki pomocy ojca, bo Julian Pilecki w pewnym momencie zaczyna pobierać też emeryturę, więc te długi stopniowo zostają spłacone, ale jest to proces rozłożony na lata. Ale na przykład we wspomnieniach Marii Pileckiej, siostry Witolda, nie żony, czytamy, że dość szybko, jeszcze w tym okresie do kryzysu, do 1929 roku, poprawia się standard ich życia. Tak? Stać ich na jakieś zakupy, żeby pojechać do Lidy raz na jakiś czas, obkupić się, nie trzeba tam iść pieszo, tylko można pojechać wozem, więc widzimy, że zadbał o to Witold i myślę, że pewną formą docenienia tych sukcesów Witolda było to, co stało się w połowie lat 30. W 1934 roku matka Witolda dokonuje podziału majątku Sukurcze na 4 części pomiędzy rodzeństwo, pomiędzy Witolda, wspomnianą Marię, Wandę i Jerzego, ale Witoldowi przypada największa część. 100 hektarów, lekko ponad 100 hektarów, łącznie z tym zabytkowym dworem. Tak? Więc widać wyraźnie, że rodzina to docenia. W świetle tych materiałów, z którymi się zapoznałem, nie znalazłem jakichś śladów dotyczących jakichś sporów rodzinnych o ten majątek. Nic z tych rzeczy. Wydaje mi się, że była jakaś taka ogólna zgoda co do tego, że Witold zarządza najlepiej Sukurczami i jemu to się należy, a on sam się też odwdzięczał, bo swojej siostrze pomagał na przykład w jej części wznosić budynki gospodarcze, budynek mieszkalny. Co wchodziło w skład tego majątku Witolda? Oprócz dworku o którym wspomniałem, to jest ten dworek szczególnie umiłowany przez Witolda, który widzimy na zachowanych fotografiach rotmistrza z okresu międzywojennego. Wchodziły w skład tego majątku budynki mieszkalne, takie jak właśnie mieszkanie tego zatrudnionego leśnika, czworak, dzierżawka, budynki gospodarcze, obora, dwie stodoły, dwie wozownie, spichlerz, ładownia, studnia. Jeśli chodzi o grunty, były to zarówno ziemie orne, ale spośród tych 100 hektarów było to niewiele ponad 37 hektarów. To też generowało pewne problemy finansowe, żeby utrzymać się wyłącznie z uprawy ziemi, ale grunty obejmowały też łąki, lasy, dwa sady i ogród warzywny z zagrodą dla cieląt. Na terenie majątku Witolda było 5 stawów, jeden tak zwany stary staw słynął ponoć z właściwości leczniczych. W swoim poemacie pod tytułem Pod Lidą Pilecki pisze, że jakiś sąsiad kiedyś zażył kąpieli w starym stawie i wrócił do zdrowia, bo cierpiał na jakąś chorobę skóry, a z kolei te 4 pozostałe stawy to były stawy rybne, które słynęły z dość pokaźnych linów. Więc widzimy, że ta działalność była szeroka, wieloaspektowa, i dobrze to prosperowało i widać tu pewien taki przedsiębiorczy zamysł samego Witolda Pileckiego. Jak widział, że na przykład jego sady, te 2 sady, o których wspomniałem, są obfite w owoce, no to jeden wydzierżawił, prawda? Zainwestował, pobudował magazyn na jabłka, to generowało dodatkowe zyski. Cały majątek był też osłonięty wysokimi drzewami, które chroniły majątek przed silnymi wiatrami ze wschodu, co pozwalało na przykład w jednym z sadów ulokować lodownię, do której w okresie zimowym zwożono bryły lodu, żeby konserwować też żywność. Czy możemy mówić o porażkach? Nie sądzę, zważywszy na to, w jakich warunkach Pilecki starał się rozwijać swoją działalność. Tak jak wspomnieliśmy, jego działania należy osadzić na szerszym tle, po pierwsze na tle wielkiego kryzysu gospodarczego, na te trudne lata, bardzo trudne lata, zwłaszcza dla wschodniej ściany Rzeczypospolitej przypada zasadniczy okres działalności ziemiańskiej Witolda Pileckiego, a po drugie pewne obiektywne czynniki czy warunki rozwojowe. To było województwo nowogródzkie, zaliczające się do tak zwanej Polski B, czyli tej części Polski, która charakteryzowała się niższym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Zdecydowana większość powierzchni województwa stanowiły grunty rolne, większość tych gospodarstw to były gospodarstwa małe, więc rolnictwo w tym województwie nie rozwijało się w sposób wydajny. Ta wydajność była niższa niż na przykład w zachodnich województwach Rzeczypospolitej. Jeśli chodzi o jakieś wskaźniki dotyczące upraw, to w latach 30. w Nowogródzkim odnotowywano najniższą wielkość zbiorów w kraju, zarówno jeśli chodzi o globalną produkcję płodów rolnych, czy też plony podstawowych ziemiopłodów z hektara. Wskaźniki dotyczące hodowli, pogłowia zwierząt hodowlanych też były zbliżone do tych, które były typowe dla województw kresowych. niski poziom uprzemysłowienia, najniższy w kraju, który jeszcze osłabł dodatkowo w okresie kryzysu, słaby rozwój handlu, rzemiosła, więc w tych trudnych ekonomicznych warunkach na pochwałę zasługuje to, co Pileckiemu udało się osiągnąć. Na pochwałę zasługuje jego zapał, jego przedsiębiorczość, jego kwalifikacje, które, jak mówiliśmy wcześniej, starał się pogłębiać, doskonalić. Sądzę, że zdecydowanie należy mówić o sukcesie. Ja bardzo dziękuję, że Pan zauważył i wskazał bardzo mocno ten wielki kryzys, bo my troszeczkę o nim zapominamy, jeżeli chodzi o II Rzeczpospolitą, a przecież Polska była jednym z najbardziej dotkniętych wielkim kryzysem państw na świecie. Tak. Państw na świecie, przy czym w krajach uprzemysłowionych ten kryzys objawiał się bezrobociem, a w Polsce to był kilkudziesięcioprocentowy spadek cen. Najbardziej widoczny w rolnictwie, które było drobnotowarowe, więc nie mogło się bronić tak jak skoncentrowany przemysł, który mógł się bronić, nie obniżając cen. Ceny artykułów rolnych spadły o kilkadziesiąt procent. Ten wielki kryzys jest zupełnie innym kryzysem niż ten, o którym dzisiaj powszechnie się myśli, mówi, że kryzys kojarzy się wszystkim z inflacją, czy nawet inflacją galopującą. Nie, tu jest właśnie ta rzecz zupełnie przeciwna, to znaczy spadają ceny, spadają dochody gospodarstw rolnych, wręcz w niektórych, to powiedzmy to, w niektórych rejonach Polski pojawia się podaż głodowa. Ludzie wyprzedają wszystko, żeby mieć tą odrobinę pieniędzy potrzebnych na zapłatę podatków, czasami spłatę długów i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli gospodarstwo Pileckiego przetrwało ten kryzys, to świadczy o tym, że było bardzo dobrze zarządzane, że rzeczywiście potrafiło się temu oprzeć. Ale czas nas goni, więc ja będę powściągał swoje wypowiedzi i refleksje, a będę chciał wykorzystać przede wszystkim to, że jest Pan dzisiaj z nami. Wspomniał Pan o Marii Pileckiej, siostrze, to ja zapytam o Marię z Ostrowskich Pilecką, czyli żonę Witolda Pileckiego. Ona pochodziła z niewielkiej miejscowości, no ale to nie była wieś. Ona pochodziła z Ostrowi Mazowieckiej, czy wówczas Ostrów Łomżyński, bo tak to się chyba wówczas nazywało formalnie, Ostrowia Łomżyńskiego, ale dzisiaj Ostrów Mazowiecka. Czy ona też ma swój udział w tej pracy na roli, tej pracy rolniczej, ziemiańskiej? Czy możemy coś o tym w ogóle powiedzieć? Nie za wiele wiemy na ten temat. Jeżeli docieramy do jakiejś informacji na temat gospodarstwa Pileckich w Sukurczach, to dotyczą one zaangażowania samego Witolda, przy czym odnotowuje się, że był on mocno też zaangażowany społecznie w ramach społeczności lokalnej, więc współpracował z innymi gospodarzami. Andrzej Pilecki w swoich wspomnieniach przytacza takie relacje, że Witold angażował się niekiedy w proste prace polowe jak chłop. W tamtych czasach. Podobne rzeczy wspomina pani Zofia Pilecka. Natomiast o Marii Pileckiej z Ostrowskich, żonie Witolda i jej zaangażowaniu na tym polu możemy w moim odczuciu raczej wnioskować z milczenia źródeł. No, nie należy wykluczyć, że była zaangażowana w tę pracę, tym bardziej, że miała również w sobie takiego ducha społecznikowskiego. Kiedy się poznali, Maria Ostrowska była nauczycielką w Krupie, w pobliskiej Krupie. Co ciekawe, była tak zwaną nauczycielką wiodącą. To też bardzo dobrze o niej świadczy, o pewnej wszechstronności, solidnym przygotowaniu, ponieważ nauczyciele wiodący w tamtych czasach w szkołach wiejskich uczyli kilku przedmiotów. A ponadto była zaangażowana społecznie, była szefową koła gospodyń wiejskich, prowadziła koło młodzieży wiejskiej, więc tutaj mieli pewne cechy wspólne, jeśli chodzi o ten rodzaj zaangażowania. Jeśli chodzi o sam majątek, to ze względu na fakt, że sam Witold był społecznikiem i angażował się też w lokalne życie, można przypuszczać, i to jest prawie że pewne, Maria koncentrowała się na prowadzeniu domu, wychowaniu dzieci, chociaż to nie spoczywało wyłącznie na niej, bo dzieci Witolda i Marii, Zofia i Andrzej, zgodnie wspominają, że ojciec każdą wolną chwilę spędzał z dziećmi, z rodziną, był bardzo rodzinnym człowiekiem, angażował się w ten proces wychowawczy, brał w tym czynny udział. Tu się też przejawiał jego taki artystyczny zmysł, organizował przedstawienia właśnie dla mamy, kiedy wracała z pracy, bo trzeba podkreślić, że oprócz pracy w majątku, oprócz prowadzenia domu, Maria Pilecka cały czas pracowała zawodowo. Była nauczycielką w Krupie. Można to tłumaczyć też potrzebami finansowymi. Wspominałem o tym podziale majątku z 1934 roku, kiedy matka Pileckiego dokonuje podziału Sukurcz na te 4 części. Co prawda Witoldowi przypada największa część, ponad 100 hektarów, ale grunty orne to zaledwie niecałe 38 hektarów, więc to też wymuszało to, aby ze względów finansowych Maria kontynuowała pracę zawodową, i fakt, że dzieci wspominają, że ojciec każdą wolną chwilę spędzał z nimi, syna uczył fechtunku, nawet swoją córkę trochę musztrował na taki wzór wojskowy, dzieci zdawały codziennie raporty, więc kiedy mama wracała, pewnym takim zwyczajem było wystawianie bajek, przedstawień. Właśnie to też pokazuje taką wszechstronność Witolda, że potrafił wykorzystywać różne swoje talenty na polu życia rodzinnego. No ale już konkludując i zamykając ten wątek, tak, Maria musiała być zaangażowana również w gospodarowanie tym majątkiem na tyle, na ile mogła to pogodzić z prowadzeniem domu, z wychowywaniem dzieci i ze swoją pracą zawodową. Pan wspominał w kilku swoich wypowiedziach o tym zaangażowaniu społecznym Witolda Pileckiego, zresztą jego żony. I teraz chciałbym przejść do takiego bardzo tragicznego momentu dla wszystkich dworów ziemiańskich na Kresach Wschodnich, czyli do 1939 roku, do września 1939 roku, bo to zaangażowanie społeczne zawsze później odbijało się we wrześniu 1939 roku. Jak ludność miejscowa, przecież mieszana etnicznie, chociaż nowogródzkie to jest jednak, ten żywioł polski był bardzo silny akurat w tych rejonach, zresztą do dzisiaj przecież tam są skupiska polskie do dzisiaj istniejące. Natomiast wówczas był na tle całych Kresów, to były te takie rejony z dosyć silnym żywiołem polskim. Natomiast ten wrzesień 1939 roku, agresja sowiecka, nie tylko mam na myśli agresję militarną, ale też taką propagandową. Sądy nad dziedzicami urządzane, tak. Grabienie majątku, zabijanie tych właścicieli. To też były pewne konsekwencje tego wszystkiego, co się działo wcześniej. Inaczej ludzie traktowali tych, których uważali za obcych, a inaczej traktowali tych, których uważali za swoich. Pytanie, jak to wyglądało w majątku Sukurcze we wrześniu 1939 roku? Pileccy byli jak najbardziej traktowani jako swoi. To wynikało właśnie z tego społecznego zaangażowania Witolda Pileckiego w okresie międzywojennym. Mówiłem o założeniu przedsiębiorstwa mleczarskiego, które skupywało produkty od rolników po korzystniejszych cenach. Pilecki zainicjował powstanie kółka rolniczego, które prowadziło taką praktykę samokształceniową. Sam wygłaszał odczyty, wykłady dla rolników. Dystrybuował tę literaturę, o której wspominałem, na cele funkcjonowania tego kółka rolniczego. Nawet pozyskał środki z Państwowego Funduszu Wsparcia dla Instruktorów Rolnych. Tu się trochę uśmiecham, bo miał nawet taki zmysł, powiedziałbym, typowy dla dzisiejszych różnych organizacji społecznych, prawda, w dobie szeroko rozumianego systemu grantowego dla organizacji społecznych, dla społeczeństwa obywatelskiego. On się w tym świetnie odnajdywał, prawda? Zainicjował powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej, wspierał lokalną parafię ubogich, doprowadził do utworzenia przysposobienia wojskowego dla rolników, konnego przysposobienia wojskowego dla rolników w Krupie na początku lat 30. Te słynne fotografie z defilat, Pilecki w mundurze na koniu, to są właśnie te szwadrony. Jednym ze szwadronów dowodził Pilecki, więc on był swój. On był swój wśród tej lokalnej społeczności, dlatego po wkroczeniu Sowietów na terytorium Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku nie znajdujemy dowodów na to, aby lokalna społeczność dała się nabrać, dała się podburzyć przeciwko obszarnikowi Pileckiemu, prawda, jakbyśmy to nie nazywali. Tutaj odnotowujemy przeciwne postawy lokalnych chłopów, prawda. Witold Pilecki, który oczywiście od razu zaciągnął się do wojska i brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. Był nieobecny od samego początku wojny w majątku, natomiast żona kontynuowała pracę zawodową, korzystając także z jakichś gestów wsparcia lokalnej ludności chłopskiej, wiejskiej. Wiemy, że kilkakrotnie mogła się skryć u lokalnych mieszkańców, zwłaszcza wtedy, kiedy podjęła decyzję o wyjeździe z Sukurcz i przedostania się na stronę niemiecką do rodzinnej Ostrowi. To jej się udało wiosną 1940 roku, a zatem widzimy wręcz przeciwne postawy wśród miejscowej ludności. Wsparcie, pomoc, zrozumienie, Pileccy jako swoi, Pileccy, którym pamiętamy to, co dobre, zwłaszcza pamiętamy to Witoldowi, który zrósł się i zintegrował bardzo mocno z tą społecznością, co też stanowiło, powiedziałbym, pewne nowum, wyjątek w porównaniu z postawami innych ziemian kresowych, prawda? Nawet jeżeli gdzieś na Kresach odnotowujemy przykłady społecznego zaangażowania ziemiaństwa na rzecz lokalnej społeczności, to widać taki wyraźny dystans. My dziedzice, oni chłopi, prawda? I pewna taka bariera, która istniała do końca okresu międzywojennego. Stosunki bardziej partnerskie między dziedzicami a chłopami występowały w zachodnich województwach Rzeczypospolitej. Dlatego tutaj takie wrośnięcie w tę tkankę lokalną, społeczną Witolda Pileckiego zasługuje na dodatkowe podkreślenie. No zapewne też miało znaczenie to, o czym już powiedzieliśmy, to znaczy to jest drugie pokolenie chłopów uwolnionych od pańszczyzny i chłopów tak uwłaszczonych na zachodzie, to już jest czwarte, piąte pokolenie. Tak jest, oczywiście. Więc troszeczkę już mamy inny układ. Dobrze, i żeby ten wątek zamknąć, bo jeszcze będę miał trochę inny wątek do poruszenia na koniec, chciałbym zapytać, co się stało z majątkiem. Pan już wspomniał, że nic nie ma po tym majątku. Opisał go pan tak barwnie, budynki, stawy, sady. Nic już po nim nie zostało? Nie, niestety wszystko zostało zniszczone, wszystko podupadło, zniknęło. Ten bogaty obraz pięknie prosperującego majątku ziemskiego jest przedmiotem rozważań samego Witolda Pileckiego w jego poemacie. Znowu Pilecki jako artysta, tak, wyłania nam się ta piękna figura niezwykle wszechstronnej postaci. Pilecki był również poetą, napisał poemat Pod Lidą, długi utwór literacki, w którym opisuje Sukurcze i opisuje je w sposób piękny, taki plastyczny. Widać, że utożsamia się z tym miejscem, że się w nim wyraźnie zakorzenił, że jest to jego mała ojczyzna, która stanowi fragment jego egzystencji. Tak byśmy mogli to interpretować. I wiele szczegółów dotyczących wyglądu tego majątku znajdujemy w tym bardzo interesującym źródle, no jak się okazuje, na potrzeby tego rodzaju badań nie tylko źródle literackim, ale w jakiejś mierze także źródle historycznym. W czasie okupacji Sowieci upaństwowili ten majątek, on stopniowo podupadał, był zaniedbywany, ubożał. Po II wojnie światowej w wyniku zmiany granic Polski znalazł się na terenie Związku Sowieckiego, dzisiejszej Białorusi. Sam dworek co prawda przetrwał pożogę wojenną, ale był bardzo zaniedbany z czasem, w okresie powojennym został rozebrany, wszystkie budynki gospodarcze również zlikwidowano, rozebrano, nawet te stare drzewa, o których wspominałem, powycinano do tego stopnia, że kiedy w różnych materiałach filmowych, wywiadach słuchamy świadectw Zofii, Andrzeja Pileckich, dzieci rotmistrza i widzimy fragmenty nagrań, kiedy odwiedzali to miejsce już w latach 90. No to widać otwartą, pustą przestrzeń. Tam właściwie nic nie pozostało. Nie wiemy do końca, czy zrobiono to z premedytacją, ze świadomością, do jakiej rodziny należał ten majątek, czy wpisywało się w to w szerszą kampanię niszczenia warstwy ziemiańskiej, która przecież miała miejsce w Polsce na podstawie reformy rolnej, ale także przecież te represje obejmowały tych ziemian, którzy ostali się poza granicami Polski po II wojnie światowej. Także Sukurcze przepadły i pozostaną jedynie w pamięci rodziny i naszej społecznej pamięci. Zanim przejdę do ostatniego pytania, bo tak jak powiedziałem, będziemy mieli do poruszenia jeszcze troszeczkę inny wątek. Chciałbym teraz oddać głos naszym widzom. Pani Dorota Roszkowska pyta, czy Pilecki miał jakieś wykształcenie lub przygotowanie do zawodu rolnika. Mam wrażenie, że już troszeczkę odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale Panie Doktorze, tak w dwóch zdaniach. Tak, oczywiście. Tak jak wspominałem, on kształcił się formalnie, na dwóch kierunkach, nierównolegle, ale studiował kierunek artystyczny w Wilnie na Uniwersytecie Stefana Batorego. No oczywiście to nie było związane bezpośrednio z jego ziemiańską działalnością, ale jeśli chodzi o kompetencje rolnicze, to nie mamy tutaj pewności. Badacze biografii Witolda Pileckiego przypuszczają, że mógł korespondencyjnie, czyli powiedzmy coś na kształt zaocznego, chociaż też nie do końca, studiowania, pobierać nauki na Wydziale Rolnym na Uniwersytecie Poznańskim w latach 20. ale to też przez krótki czas, no i angażował się w działalność lokalnego kółka rolniczego, poprzez który ściągał, zakupywał literaturę fachową, uzupełniał swoją wiedzę, czyli też się samokształcił do tego stopnia, że jego kompetencje pozwalały potem w późniejszej odsłonie dzielić się tą wiedzą z innymi, kiedy w ramach kółka rolniczego sam był instruktorem rolnym dla lokalnych chłopów, dla lokalnych gospodarzy, organizując odczyty i wykłady. Pani Anna Maria Zofia Cnopkowska pyta, w jakich archiwach można szukać rejestrów właścicieli, zarządców majątków kresowych? To jest tak, bardzo konkretne pytanie. Ja nie wiem, czy pan doktor jest w stanie pomóc. Wydaje mi się, że jestem przekonany i wiem to, że te materiały są mocno rozproszone, więc w zależności od tego, które województwo kresowe by nas interesowało, no pierwszym takim adresem może być Archiwum Akt Nowych, plus oczywiście archiwa lokalne, ale też państwowe, prawda? No na Wileńszczyźnie to już będzie Archiwum Państwowe Litewskie, tam należałoby, gdybyśmy mieli koncentrować się na obszarze działalności samego rotmistrza Pileckiego i województwa nowogródzkiego, więc tutaj gdybym miał szukać albo ukierunkować takie poszukiwania, to w pierwszej kolejności Archiwum Akt Nowych, a w drugiej kolejności archiwa lokalne, państwowe, adekwatne, odnoszące się do konkretnego obszaru, który by nas interesował, jeśli chodzi o konkretną rodzinę ziemiańską, o konkretny majątek. Ja myślę, że to też czas, do którego będziemy szukać materiałów, ma znaczenie, bo również i AGAT, czyli Archiwum Głównego. Oczywiście. Natomiast ja myślę, że pierwsze okresy, tak. Warto polecić kontakt ze Związkiem Szlachty Polskiej, który w tych kwestiach poszukiwań i genealogicznych, ale też informacji o charakterze gospodarczo-prawnym bardzo dużo przez ostatnie lata zrobił i ma rozpoznane te materiały, zarówno te materiały, które są zeskanowane w różnych miejscach, jak również te, które same zostały odnalezione, przekazane przez członków tego związku, więc myślę, że warto by było również zajrzeć do Związku Szlachty Polskiej, bo oni tam rzeczywiście mogą coś poradzić, ewentualnie Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, które jest też tego typu organizacją. Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, które od wielu lat gromadzi tego typu materiały. Panie doktorze, ja bym chciał teraz jeszcze wrócić do naszej rozmowy już z ostatnim pytaniem, tak jak powiedziałem, troszeczkę z innej strony. Nie uciekniemy od niego, bo po pierwsze dzisiaj na przykładzie Witolda Pileckiego chcieliśmy pokazać trochę od tej strony popularnej problemy gospodarcze Kresów Wschodnich, a gospodarka Kresów Wschodnich to ponad 90% to jest rolnictwo. Pokazaliśmy to na tym tle. Natomiast patron Instytutu to też osoba bliska Fundacji im. Janusza Kurtyki, bo przecież Fundacja mieści się, pracuje Pan w tej Fundacji jako jej wiceprezes, no dosłownie kilkanaście metrów od miejsca, w którym Witold Pilecki był przetrzymywany, a później w którym zginął. Tak. Więc kończąc już to nasze spotkanie, chciałbym poprosić o dwa słowa na temat tego, jak postać rotmistrza w działalności współkierowanej przez Pana Fundacji się mieści. Tak, dziękuję. Dziękuję, że Pan do tego nawiązał, Panie Profesorze. Istotnie Fundacja imienia Janusza Kurtyki, którą mam zaszczyt współkierować, istnieje od 2016 roku i nasza siedziba mieści się w szczególnym miejscu, w gmachu dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Tam obecnie działa, funkcjonuje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, ale w tej samej przestrzeni niezależnie funkcjonuje także Fundacja imienia Janusza Kurtyki i ze względu na patrona państwa Instytutu Pileckiego, no, te związki są bardzo silne. Wiemy przecież, że Pilecki był torturowany, przetrzymywany, więziony przy Rakowieckiej i tam także został zamordowany, więc jest to dla nas szczególnie zobowiązujące, aby w jak najlepszy sposób rozwijać naszą działalność, a zasadniczym, takim sztandarowym celem Fundacji imienia Janusza Kurtyki jest promowanie, popularyzowanie wiedzy o historii Polski w kraju i za granicą, ale także promowanie osiągnięć naszej rodzimej historiografii. Fundacja co roku organizuje konkurs o nagrodę imienia Janusza Kurtyki już od 7 lat, w ramach którego przyznajemy nagrodę najlepszej książce historycznej, której tematyka koresponduje z tematem danej edycji w danym roku. Co roku temat edycji jest formułowany, inny temat edycji jest formułowany przez naszą Radę Programową, a formą nagrody jest przetłumaczenie tej książki, wyróżnionej książki na język angielski i wydanie jej w uznanym, solidnym wydawnictwie naukowym na Zachodzie. Do tej pory nawiązywaliśmy, realizowaliśmy współpracę z takimi domami wydawniczymi jak Carolina Academic Press w Stanach Zjednoczonych, Peter Lang, niemieckie wydawnictwo, De Gruyter, Routledge również. Więc staramy się wydawać naszych autorów w dobrych wydawnictwach zachodnich po to, aby polska historiografia była na świecie promowana, po to, aby nasz dorobek, który pod względem warsztatu i jakości badań nigdy nie odbiegał od poziomu ogólnoświatowego przecież, jak wiemy, ale zawsze tą barierą była ta bariera językowa, jeśli chodzi o ilość publikacji w językach kongresowych, zwłaszcza na Zachodzie, bo wiemy, że nawet jeżeli nam się to nie do końca podoba, to światowa historiografia jest zdominowana przez tę historiografię zachodnią, a dodatkowo naszym laureatom organizujemy spotkania promocyjne w wybranych ośrodkach naukowych na Zachodzie. Promujemy w ten sposób te nowości wydawnicze, wyjeżdżając z naszymi laureatami do Stanów Zjednoczonych, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, do Austrii, Szwajcarii, a jeśli nie wyjeżdżając, bo pandemia nam krzyżowała plany, to organizując i prowadząc spotkania w formule zdalnej. Oprócz tego analizujemy szereg różnych projektów, do zapoznania z którymi serdecznie Państwa zapraszam. Mają one związek z tematyką żołnierzy wyklętych. Organizujemy rajdy śladami poszczególnych oddziałów żołnierzy wyklętych w Polsce. Mieliśmy także rajd śladami polskich sił zbrojnych na zachodzie. To był rajd zagraniczny. Organizujemy debaty, spotkania z ekspertami, panele dyskusyjne, wydajemy publikacje, ale także organizujemy konkurs, plebiscyt o nagrody Przeszłość-Przyszłość w 5 różnych kategoriach, które mają na celu nagrodzić mniej znane. Celem tego konkursu jest właśnie upowszechnienie inicjatyw społecznych, które promują historię Polski, wiedzę o Polsce w kraju i na świecie, bo jedna z kategorii jest kierowana do działaczy polonijnych i ta nagroda, ten konkurs niejako wyciąga z cienia te inicjatywy, które z jakiejś przyczyny nie mają szansy zaistnieć w świecie, w opinii publicznej. Chcemy w ten sposób pokazywać wspaniałych ludzi, wspaniałe działania stowarzyszeń, instytucji, pasjonatów, których praca powinna być doceniona. I już teraz mogę Państwa serdecznie zaprosić na przegląd Przeszłość-Przyszłość, który odbędzie się w ostatni weekend sierpnia w tym roku w Belwederze w Warszawie. Na naszej stronie internetowej znajduje się szczegółowy program, formularz rejestracyjny. W czasie tego przeglądu właśnie odbędzie się gala konkursowa, podczas której nagrodzimy kolejnego laureata Nagrody imienia Janusza Kurtyki i poznamy laureatów nagród Przeszłość-Przyszłość dla tych działaczy społecznych. Przegląd jest również dodatkową szansą do zapoznania się z szerokim profilem naszej działalności. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie pokrótce profilu Państwa działalności, ale też przede wszystkim dziękuję za to, że dzisiaj znalazł Pan czas i przekazał nam ten zasób wiedzy dotyczący efektów Pana badań nad Pileckim, ziemianinem, rolnikiem. I też pokazał to na tym tle bardzo, bardzo ważnym dla zrozumienia historii gospodarczej Polski XX wieku. Natomiast bardzo chciałbym też wszystkim Państwu podziękować za 3. sezon Clio w świecie ekonomii, czyli porozmawiajmy o gospodarce, bo tym spotkaniem zamykamy go właśnie. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy śledzili nas albo na żywo, albo oglądali nas na profilach internetowych Instytutu Pileckiego, tam gdzie zamieszczamy nagrania z naszych aktywności naukowych, edukacyjnych. Zapraszamy Państwa do korzystania z tych materiałów, które tam się pojawiają. Jak sprawdziłem, prawie ponad 2000 osób śledziło wydania z tego roku, więc jak dla tematyki historyczno-gospodarczej, która się cieszy ciągle jeszcze zbyt małym moim zdaniem zainteresowaniem i uznaniem, to jest bardzo dobry wynik. Dziękuję bardzo Panu Tomaszowi Wyszyńskiemu za to, że dba o to, żeby informacja o kolejnych spotkaniach do Państwa docierała, żeby technicznie to się wszystko odbyło, no i żeby później w odpowiednich miejscach nagrania nasze zawisłe. Szanowni Państwo, widzimy się jesienią, mam nadzieję, na 4. edycji naszych spotkań z historią gospodarczą. Odpowiednie informacje pojawią się w mediach społecznościowych Instytutu, na stronie Instytutu, więc na pewno do Państwa dotrą. Obiecuję kolejne ciekawe tematy, zarówno dotykające historii nam bliskiej, czyli sprzed kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat, jak i tej nieco dalszej, oddalonej o wieki. Dziękuję, wszystkiego dobrego i w najbliższe dni, no i przede wszystkim wszystkim nam odpoczynku w czasie nadchodzącego lata, urlopów, wakacji. Dziękuję raz jeszcze Panu doktorowi. Przypomnę, Pan doktor Damian Bębnowski był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję Panu Tomaszowi Wyszyńskiemu. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Ja również dziękuję. Do widzenia.